Polska jak kania dżdżu potrzebuje strategii energetycznej do 2050 roku przynajmniej i nie może być to strategia energetyczna, która godzi wszystkie interesy, jest jakąś wypadkową średnią wypadkową tych interesów. To nie jest dobra strategia, to jest po prostu zbranie stanowisk lobbyingowych, które nikomu nie służy. Strategia powinna przesądzać pewien kierunek, definiować interesy państwa i w oparciu o tę strategię powinny być podejmowane decyzje co do określonych aktów prawnych, co do promowania określonych źródeł, tudzież nie. Można oczywiście i należy opierać energetykę o węgiel. Mamy ogromne zasoby węgla, natomiast nie można zapominać, że zasobem energetycznym jest energia odnawialna i o tej energii nie należy zapominać. To jest jednak energia, która jest generowana w tej przestrzeni geograficznej. Polskie think tanki mogą odgrywać dużą rolę jako miejsce spotkania, współpracy różnych środowisk z różnych stron i do tego zachęcamy. Temu poświęcone było dzisiejsze spotkanie, aby stworzyć miejsce wymiany dyskusji bez emocji na temat energetyki, w których nie będziemy się przekonywać co do tego, że wiatr jest lepszy od słońca czy odwrotnie, tylko będziemy rozwiązywać problem i tworzyć wartość dodaną dla Polski.